Witamy serdecznie w Polskich Rozmowach w Brazylii, gdzie odkrywamy historię osób żyjących daleko od Polski, a jednak blisko naszej kultury. Dzisiaj nasze spotkanie odbywa się w Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, gdzie społeczność polska ma silne i żywe korzenie. To właśnie tutaj, wśród potomków polskich imigrantów, swoją posługę pełni nasz dzisiejszy gość, ksiądz Zdzisław Malczewski, należący do zakonu Chrystusowców. Ksiądz Malczewski jest postacią wyjątkową nie tylko ze względu na swoją duchową misję, ale również przez bogate doświadczenie zdobyte w pracy z Polonią w różnych częściach Brazylii. Jego życiowa droga przyniosła mu głębokie zrozumienie polskiej diaspory, jej potrzeb, aspiracji oraz wyzwań, z jakimi się mierzy. Dzięki temu ksiądz Zdzisław jest nie tylko duchowym przewodnikiem, ale też świadkiem i uczestnikiem życia polskich społeczności w Brazylii. Właśnie, tu dochodzimy do następnego punktu, jak wygląda dzisiejsza migracja, bo tutaj możemy nawiązać właśnie ten skok, zrobić między czasem powojennym, do czasów dzisiejszych, tak. Powiedzmy no, bardziej teraźniejszych. Jak ta emigracja dzisiaj wygląda, z czego ona jest zbudowana i jak możemy mówić dzisiaj o Polonii i podkreślimy tak samo o potomkach Polaków, tak? Bo to też jest istotny aspekt jednak tej całej struktury tutaj. No to jest taka ciekawa rzecz, że na przykład pojawiła mi się tu parę lat temu dziewczyna, która kończyła Uniwersytet Warszawski i na jakimś zjeździe studentów międzynarodowych poznała Brazylijczyka. No i przyjechała go odwiedzić, ale już byli narzeczonymi, więc przychodzili na mszę, między sobą rozmawiali po angielsku. Później pobrali się z tym, że ślub był w Polsce, w Warszawie. I kiedy ona miała przyjechać tutaj z nim, to mnie poprosiła, czy bym mógł pojechać do parafii terytorialnej. Oni przyjdą ubrani, tak jak byli do ślubu w Polsce, zaproszą jego rodzinę, która nie mogła pojechać do Polski, bo to i daleko, i drogo. Więc ja mówię tu do moich polonuszów, którzy śpiewają, zrobimy niespodziankę, pojedziemy i w czasie mszy będziemy śpiewać po polsku. A msza będzie po portugalsku, no bo przecież wszystko Brazylijczycy, nie? No i teraz dziewczyna, jak usłyszała po polsku pieśni, no się trochę wzruszyła, nie? Potem było takie małe przyjęcie, ale myśmy już nie chcieli im tam przeszkadzać, mówię, spotkajcie się tam ze sobą. Wyemigrowali do Szkocji. I teraz urodził się syn i ona mi przysyła na WhatsAppie taką prośbę, że będzie dziecko ochrzczone w Warszawie, czy ja bym mógł tłumaczyć ryt chrztu, bo rodzina tu brazylijska by chciała współuczestniczyć na odległość, nie? Ja jej odpisałem, no ja nie mogę, bo ja w tym czasie mam obowiązki tu w kościele, więc może ktoś inny, jakiś inny polonus pani przetłumaczy, nie? I teraz przyjechali, byli w zeszłą niedzielę w kościele, nie? Też ich przywitałem, jak był pan ambasador, mówię, no cieszymy się, że mamy teraz małżeństwo polsko-brazylijskie z synem urodzonym w Szkocji, ochrzczonym w Polsce. No to jest ciekawe, teraz ona już się nauczyła po portugalsku, więc między sobą rozmawiają po portugalsku, ale on też już trochę uczy się po polsku, więc mówię, uczcie teraz dzieciaka, żeby on poznał trzy języki, nie? Niech mówi po polsku, po portugalsku, no i po angielsku, przynajmniej będzie teraz miał świat otwarty. Nie? I takich małżeństw teraz mieszanych mamy coraz więcej, bo na przykład poznali się w internecie, tak? On był w Japonii, a ona Brazylijka, nie wiem, gdzieś tam na jakichś łączach, powiedzmy, społecznościowych się poznali, potem jakoś się tam zakochali i nagle przyjeżdża ona z rodziną i ślub się odbywa w Curitibie w jednej z naszych parafii. Jest dużo też takich małżeń mieszanych w São Paulo. Oni odrodzili, że tak powiem, kapelania polską, chociaż no nie ma stałego kapelana polskiego. No, myśmy pracowali jako chrystusowcy 20 lat. Wspólnota nie była w stanie utrzymać księdza, no więc no, nie da rady. Nie? A więc można powiedzieć, że dzisiejsza emigracja to są ogólnie losy pojedynczych rodzin. Nie można raczej tak, skupić do jakiejś masy, tak naprawdę. Tak. Nie? Przykładowo, jak kiedy wybuchł stan wojenny w Polsce, zeszło z dwóch statków tu w Paranaguá no dwie ekipy marynarzy, tak? Nawet w polonijnych parafiach rektor prosił, robiliśmy składki, żeby im pomóc. To było coś ponad 20, chyba ze 30 marynarzy.
Po kilku miesiącach wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, bo tu nie widzieli przyszłości. Mamy dwóch panów w Kurytybie, którzy też przypłynęli w tym czasie stanu wojennego, pozostali. Jest Tadeusz, który jest nazwany królem pierogów, nie? I jest też Miro, który też produkuje pierogi. Mają swój sukces, bo widzę, Tadeusz ma zbudowany czteropiętrowy dom, dzieci wykształcone, Mirosław tak samo, jedna dziewczyna jest modelką, druga teraz, nawet mi przysłała informację, chce, ślub będzie w Polsce, ale ja ją pytam, ale, bo chciałabym, żeby był ksiądz dwujęzyczny, polsko-brazylijski, nie? Bo śluby, ale chłopak jest jak? Z Polski? Nie, on jest Brazylijczykiem, ale polskiego pochodzenia, nie? No to są ciekawe takie połączenia, nie? Ja sobie wyobrażam, ile to normalne małżeństwo, ile kosztuje, żeby dwie osoby potrafiły się zaadoptować, nie? Połączyć tę różnorodność, nie tylko w wymiarze seksualnym, ale mentalność, w dobrym tego słowa znaczeniu, naleciałości, jakie on przynosi z rodziny, ona przynosi z rodziny i teraz to złączyć i tworzyć nową rodzinę. A teraz małżeństwo mieszane etnicznie, nie? Czy narodowościowo, jeszcze trudniejsze. Nie? Ja pamiętam, jak byłem w tej pierwszej parafii, on był w Polsce, syn polskich potomków, skończył medycynę, tam poznał dziewczynę, lekarkę z Krakowa, pobrali się, urodziła się córeczka Ania, on przyjechał wcześniej, z ojcem wykupili duże tereny lasów w Mato Grosso. Po jakimś czasie ona przyleciała tu do Porto Alegre. Teść z Carlos Gomez przyjechał samochodem tutaj, żeby ją odebrać i wiezie tą synową z wnuczką do Carlos Gomez, a mąż jeszcze jest w Mato Grosso, chyba ponad 3 miesiące jak przyjechał dopiero do Carlos Gomez. Pan wie, że plebania jest na wzgórzu z kościołem. I teraz któregoś dnia widzę, ta lekarka idzie do kościoła. W ciągu dnia idzie do kościoła. No i tak sobie podczekam, jak ona już wychodzi z kościoła, więc wyszedłem z plebanii, żeby ją tak zagadać, nie? No i tak przyszła i mówi, wie ksiądz, jak mi tak tęsknota mnie weźmie, zaczynam płakać, to idę tu do kościoła przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, tak się czuję, jakbym była w Polsce, nie? Ale adaptacja, bo ja patrzyłem na te dzieciaki, bo ta Ania miała wtedy jakieś 3 latka, z tymi dzieciakami brazylijskimi, gdzieś tam na placu się bawią razem i ona po swojemu mówi, oni po swojemu się jakoś dogadują, nie? Ale co najbardziej, jak ta lekarka w nocy potrzebowała wyjść do ubikacji i teraz, jak to jest w obcym domu, teraz się szuka, gdzie jest kontakt, żeby zapalić światło. A są takie zielone żabki, które jedzą komary, akurat ta żabka była na ścianie i ona dotknęła, nie? No to krzyku narobiła w nocy i niewystraszona to była żabka. Nie? No ale potem oni teraz mieszkają razem, o dzisiaj to już są dziadkami, Kiedaś do Iguaszu, to jest też ciekawa kolonizacja. Ponoć się mówi, że była Jagoda. Tak, po drugiej stronie w Argentynie Wanda, jest tak. Wanda, dla uczczenia córek Piłsudskiego. Tak. To jest właśnie następny taki punkt, który chciałbym jeszcze zaznaczyć. Króciutko. Dlaczego właśnie te miejscowości pierwotnie zakładane przez właśnie kolonistów polskich, czy przez właśnie potomków Polaków, czy przez Polaków jeszcze, prawie nigdzie, nie wiem czy jest jakikolwiek wyjątek, nie mają nazwy polskiej, mimo że pierwotnie je miały, tak? Tak jak już raz rozmawialiśmy, Agia Branca, powiedzmy Orzeł Biały się zachował, możliwe, że nie uznali, że to jest wystarczająco polskie, także nie zostało jakoś powiedzmy zmienione. Bo wiele miejscowości miało polskie nazwy, tak? Proszę nam powiedzieć, dlaczego, jak to się stało? No niestety, no, prawa nacjonalizacyjne wpłynęły na to. No, ludzie byli prześladowani, to nie tylko Polacy, ale Włosi, Niemcy, kiedy używali swojego języka, zamknięto im szkoły. Ojciec profesora Ruja Wachowicza i Ryzia Wachowicza, inżyniera i szefa Braspolu, jechał kiedyś w pociągu w czasie właśnie Getulia Vargasa i czytał książkę po polsku. No więc został przez policjanta zabrany do komisariatu i tam mu odpowiednio powiedziano, co oni myślą. Więc mówienie nawet w rodzinie też było niebezpieczne, bo sąsiad mógł donieść, nie będąc polskiego pochodzenia, że oni mówią po polsku. Tak? Także ludzie się bali, dlatego narzucono im. Carlos Gomez to nazwa była Nowa Polonia. Nie? Kiedyś była propozycja, żeby to nazwać Piłsudski.
Zachowała się jedna linia, tam przy Carlos Gomez, jak się jedzie w kierunku wiaduktu, po lewej stronie jedna linia, czyli taka kolonia nazywa się Nowa Polonia, nie? To pozostało. Nie? Ja spotkałem Santa Catalina, jest warta, nie? Jest warta, ale też jest rzeka i kolonia warta. W Paraná, bardziej w kierunku południowym, jest rzeka Czarnobaj, to też są osadnicy polscy. W Kurytybie jest duży sklep z meblami Czarnobaj. Nie? Można jeszcze trochę znaleźć, nie? Ale to trzeba tak szukać dużo. Bo z drugiej strony, patrząc z drugiej strony medalu, niemieckie miejscowości bardzo często zachowały swoje nazwy, jak i włoskie, tak? Może mieli większe przebicie polityczne niż nasi, nie? Bo tak patrząc, Polska ma pewne nadzieje i próbuje nas na różnych spotkaniach zachęcać, żeby Polacy szli do polityki, tak? Bo wtedy Polsce byłoby łatwiej nawiązywać te kontakty. Chociaż teraz kontakty są bardzo... No teraz pobyt ambasadora, powiedzmy, tak? Zaproponował tyle możliwości, teraz sekretarze stanowi, zwracają się do konsula honorowego, no my chcemy teraz konkretnie, chcemy sprzedawać to i to. I Polska niech nam odpowiada, tak? Zaproponował, że Polska ma jakieś tam nowe techniki przy wydobywaniu węgla, że jest oczyszczanie, żeby nie było tej emanacji dwutlenku węgla i coś tam i tak dalej. Tutaj też jest niedaleko Porto Alegre kopalnia węgla. I chcieliby właśnie, żeby przyjechali specjaliści, zobaczyli, jak można zaaplikować właśnie tą technikę polską, nie? Uniwersytet Katolicki chce otworzić katedrę, to już 3 lata temu nam proponowano, potem przyszła pandemia, to nam przeszkodziło, ale jak byliśmy 3 lata temu, mając propozycję, żeby jakiś koncert zorganizować z okazji 100 lat odzyskania niepodległości, już wtedy wicerektor proponował otworzyć katedrę polską, nie? I teraz jakby pan ambasador już konkretnie mówią, chcemy katedrę kultury, literatury, języka polskiego, nie? Ambasador, ponieważ magisterkę robił na Kulu, więc wszedł w kontakt z rektorem na Kulu. Prawdopodobnie w styczniu przyjedzie rektor, by podpisać umowę i katedra powstanie. Nie? Mamy szkoły, właśnie to, wrócę do tego, co mówiłem, że tu na przykład w tym stanie można uczyć języka polskiego w szkołach, ale potrzeba nauczyciela. Gdyby była katedra języka polskiego, tu Porto Alegre, byli nauczyciele, którzy chcieli potem uczyć polskiego, no to pole jest otwarte, nie? Albo gdyby z Polski przyjeżdżał, ja kiedyś proponowałem prezesowi Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, mówię, niechby pan prezes wrócił, za świętej pamięcią zginął pod Smoleńskiem, prezes Płażyński. On zrobił piękną propozycję i praktykę. Ochotników, studentów, studentki w czasie długich wakacji w Polsce, oni przyjeżdżali do Brazylii, i zatrzymywali się w koloniach polskich. Uczyli języka, tradycji, piosenek. I to było dobre. Na przykład Vagia Branca, jak był Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro, było prawie 20 młodych ludzi. Byli przez miesiąc czasu Vagia Branca. Jak ja później pojechałem na jakieś tam uroczystości, mówią, księże, gdyby tak młodzież tu co roku do nas przyjeżdżała, jak ta polskość nasza się odrodziła i polskiśmy sobie na nowo przypomnieli. To też są to mówię już chyba piąte, szóste pokolenie. Nie? Więc gdyby Polska bardziej się otworzyła, wiem, że dużo pieniędzy rząd polski przeznacza na pomoc Polonii w świecie, tak? Ale żeby zainwestować właśnie w podręczniki do języka polskiego i w nauczycieli języka polskiego. Żeby troszeczkę w Polsce wyjeżdżając znał język portugalski. Troszeczkę, nie dosłownie, ale żeby umiał jako tako przełożyć na język portugalski, żeby ten uczeń mógł troszeczkę chwycić. Nie? Tak. Jest dużo programów radiowych. Godzina Polska, nie? Które prowadzą w wielu miejscach. A wiele miejscowości ma jakieś swoje, tam, powiedzmy, czas radiowy, w którym wprawdzie po portugalsku, ale o polskich sprawach, muzykę, tak. Kulturę, tak. Historię przekazują dalej jednak, tak. Czasem telewizja Globo, ale regionalna, parańska też na temat kolonii polskiej czy kolonizacji dużo pokazują programów. Nie? Tak. Powiem, dzisiaj Brazylia jest nam otwarta. Nie? Hmm. To, co powiedział, jak mieliśmy sympozjum w Senacie na temat z okazji 100 lat podpisania
kontaktów dyplomatycznych między Polską a Brazylią, ambasador brazylijski cały dzień siedział, słuchał naszych konferencji, to pod koniec powiedział, nigdy w historii nie mieliśmy takich możliwości jak w tej chwili między Polską a Brazylią, nie? Handlowe, kulturalne, naukowe i tak dalej, nie? Dokładnie. Tylko wykorzystać, nie?